Pouring art, acrylic pouring, fluid art, acrylic pour painting, abstract pour, albo jak to się przyjęło w naszym kraju mówić, obrazy wylewane. A, jeszcze piękniej, malowanie przez wylewanie. Ja tam mówię na to pouring. Co to jest ten pouring? W wielkim skrócie. Farby akrylowe w formie płynnej, rozrzedzone za pomocą tzw. medium, wylewa się na płótno, tudzież inną płaską powierzchnię, po czym rozprowadza się je, tworząc niesamowite kompozycje. Jakkolwiek skomplikowanie by to nie brzmiało, tak naprawdę jest dosyć proste. Trzeba tylko wiedzieć, co i jak. W dzisiejszym filmie wyjaśnię, omówię, przedstawię, zademonstruję, nie brnijmy w to dalej, pokażę Ci, czego będziesz potrzebować do wylania swojego pierwszego obrazu metodą pouringu. Zaczynamy! Hejka kochani, ogromnie się cieszę, że tutaj jesteście. Ja nazywam się Sylwana Ciepiela i jak się pewnie domyślacie, zajmuję się tworzeniem obrazów wylewanych. Mój kanał nosi nazwę Malowanie przez wylewanie i chyba już ustaliliśmy, że to najlepsza nazwa ever. Łapka w górę, jeśli się ze mną zgadzacie. Bardzo ubolewam, że jest tak mało treści na temat pouringu w internecie w języku polskim. Dlatego chwytam moje farby w dłoń i niczym rycerz na białym koniu... Rycerka? I niczym rycerka na białym koniu... To dobre, to dobre. Wyruszam, by odmienić tę rzeczywistość i szerzyć popularność malarstwa abstrakcyjnego w Polsce! Ale zagalopowałam się trochę. Okej, czyli chcesz wyleć swój pierwszy obraz. Pomysł fajny, ale od razu muszę Cię ostrzec. Proces wylewania jest mega hipnotyzujący i dość uzależniający. Naprawdę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na jednym obrazie się nie skończy. Że będziesz chcieć więcej, więcej, więcej i więcej. Ale to dobrze. To bardzo dobrze. Na YouTubie można znaleźć całkiem sporo filmików z listą artykułów niezbędnych do pouringu. Tylko problem polega na tym, że w 99% są to filmy zagraniczne. Bardzo często dotyczą one produktów, których nie znajdziesz na naszym polskim rynku. Mówią tam o sklepach, gdzie można je kupić, ale u nas takich sklepów nie ma. Już nie wspomnę o tym, że niekiedy tych materiałów must have jest tak dużo, że... nie potrzebujesz tego wszystkiego. Farby można wylewać na różne sposoby. Tych technik wylewania w pouringu jest cała masa. Już chyba nikt nie ogarnia, ile ich dokładnie jest. I pewnie nawet teraz, jak to mówię, gdzieś ktoś eksperymentuje z nową techniką. Wspominam o tym, bo może być to trochę przytłaczające, zwłaszcza dla osób początkujących, które chciałyby spróbować wylać obraz, ale przez to, że tego jest aż tyle, to nie wiedzą, od czego zacząć. Różne techniki wymagają niekiedy różnych materiałów. Ja dzisiaj opowiem o tych rzeczach, które są niezbędne do większości technik w pouringu. Pierwsza rzecz, jakiej potrzebujesz, to... kawa. Żartuję oczywiście. Chociaż kawa jest numerem jeden na mojej liście materiałów niezbędnych do pouringu. Jakoś tak fajnie wylewa mi się obrazy z moją kawusią u boku. A jak się wylewa z winem? Żarty na bok. Jeżeli chcesz tworzyć obraz wylewany, to potrzebujesz przede wszystkim miejsce, gdzie będziesz ten obraz tworzyć. Trochę wolnej przestrzeni. To jest bardzo istotne w pouringu, żeby ta powierzchnia była płaska i miała równy poziom. Jeżeli wylejesz farby na płótno, a to płótno będzie leżało na krzywej powierzchni, to farby zaczną spływać w jedną stronę. I tym sposobem obraz może się zepsuć. Ja moje obrazy wylewam na podłodze, na panelach. Lubię mieć dużo przestrzeni, kiedy tworzę, a stoły mnie trochę ograniczają. Ale to już moje indywidualne podejście. Znajdź miejsce, które będzie dla Ciebie dobre i wygodne. Czy to będzie stół, czy podłoga, czy jeszcze jakaś inna powierzchnia, najważniejsze, żeby było równo. Kiedy już ustalisz, gdzie będziesz wylewać, musisz mieć świadomość tego, że to miejsce będzie brudne, delikatnie mówiąc. To jest pouring. Tworzymy tak zwany obraz wylewany. Farby będą się lały, dosłownie. Pouring to sztuka abstrakcyjna i bardzo ekspresyjna. Dlatego ważne jest, żeby miejsce, gdzie będziesz wylewać swój obraz, było odpowiednio zabezpieczone. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest folia malarska. Jedno takie opakowanie folii kosztuje około 5 zł, a wystarczy na pokrycie 20 m2 powierzchni. Także spokojnie zabezpieczysz ten stół, podłogę, meble, które stoją gdzieś obok, czy nawet ściany, gdzie przypadkowo może Ci chlapnąć farba. A i jeszcze trochę folii zostanie na kolejny raz. Farby akrylowe są o tyle spoko, że raczej bez problemu zmywają się ze skóry. Więc na dobrą sprawę nie potrzebujesz rękawiczek ochronnych. Można tworzyć gołymi rękoma i się nie przejmować, że są całe upaćkane farbą.
to się zmyje. Gorzej z ubraniami. Plamy po farbie akrylowej są bardzo ciężko spieralne. Dla mojej pralki to jest właściwie mission impossible. Wystarczy spojrzeć na moją koszulkę. Więc jeżeli przystępujesz do wylewania, załóż takie ubranie, którego nie będzie Ci szkoda pobrudzić. Przygotuj też sobie jakiś ręcznik czy szmatkę do wycierania rąk w trakcie tworzenia. Najwyższa pora przejść do konkretów. W puringu najczęściej używa się farb akrylowych. I to właśnie farb akrylowych będziesz potrzebować do stworzenia obrazu wylewanego. Uczulam Cię tylko, żeby to nie były farby wątpliwej jakości. Karty na stół. Zdaję sobie sprawę, że kiedy coś nam się spodoba i chcemy tego tylko spróbować, na przykład puringu, to nie palimy się, by od razu wydawać miliony monet na najlepsze materiały, których używają profesjonaliści. My chcemy tylko spróbować. Po taniości oczywiście. No wiem! Ja też tak myślałam na początku. Do swojego pierwszego obrazu kupiłam farby, które nie kosztowały dużo, ale za to było ich dużo. Połasiłam się na ilość, bo przecież w puringu zużywa się dużo farby, a kompletnie nie zastanawiałam się nad jakością. Nie muszę chyba mówić, że mój pierwszy obraz to była totalna klapa. Farby były za rzadkie, przez co popękały po wyschnięciu. Kolory nie były takie żywe, jak się spodziewałam, że będą. Jedna wielka porażka. O ile w niektórych technikach malarskich jakość farb nie ma aż takiego znaczenia, o tyle w puringu jest ona ekstremalnie ważna. Od jakości farb zależy, czy obraz będzie udany, czy nie. Więc sama widzisz, poważna sprawa. Oh my God, yes. Ponieważ czynnik cenowy jest tutaj istotny, pozwolę sobie na takie porównanie. Najtańsze farby akrylowe na Allegro, tubki o pojemności 100 ml, można kupić już za 6-7 zł za jedną tubkę, za jeden kolor. Farby, które ja używam na co dzień, które są bardzo dobrej jakości, renomowanej firmy, kosztują 13 zł za 100 ml. Drugie tyle, jeśli spojrzymy na to od strony pesymistycznej. Jednak patrząc od strony optymistycznej, ta cena i tak nie jest jakoś mega powalająca. Myślę, że budżetowo jest to spokojnie do ogarnięcia, zwłaszcza, że w grę wchodzi udany obraz i zadowalający efekt końcowy. Możesz próbować na tanich farbach, jasne. Ale ja jestem tu po to, by głównie uchronić Cię przed błędami, które ja sama popełniłam na początku. Wybór kiepskich farb to był mój wielki błąd. Ty możesz tego uniknąć. Zanim przejdę dalej, wykorzystam sprytnie sytuację i poproszę Cię o subskrybowanie mojego kanału Malowanie przez Wylewanie. Będziesz na bieżąco ze wszystkimi filmami, które będą się tutaj pojawiały, a dla mnie to znak, by dalej tworzyć podobne treści. Dlatego bardzo ładnie proszę o kliknięcie przycisku subskrybuj i łapeczkę w górę do tego filmu. Mua! Pora na medium. Dla osób początkujących słowo medium w puringu bywa odstraszające. Nie wiadomo, o co z tym medium chodzi. Postaram się wyjaśnić to najprościej, jak to tylko możliwe. Kiedy mówimy w puringu o medium, to mamy na myśli substancję, która rozrzedza farby akrylowe. Ponieważ konsystencja oryginalnych farb akrylowych jest bardzo gęsta i nie nadaje się do wylewania, a my potrzebujemy farby w formie płynnej, które będzie można wylać, musimy te gęste farby akrylowe rozcieńczyć. I właśnie do tego służy nam medium. Na temat medium na pewno powstanie osobny film poradnikowy, bo to grubsza sprawa, która wymaga głębszego wyjaśnienia. Ten film jest skierowany do osób bardzo początkujących, więc nie chciałabym niepotrzebnie mieszać Ci w głowie różnymi rodzajami medium. Na początek do pierwszego obrazu jako medium wystarczy sama woda. Zwykła woda z kranu, może być przefiltrowana, jeżeli masz dzbanek filtrujący, ale nie musi. Ja używam wody prosto z kranu. Mam dobre jakościowo farby, wiem ile tej wody dodać, by uzyskać odpowiednią konsystencję do wybranej techniki. Woda jako medium jest ok. Jeżeli jesteś zainteresowana techniką puringu i już marzy Ci się, by usiąść i samodzielnie wylać obraz, zrobić to w praktyce, a nie tylko słuchać i oglądać, jak robią to inni, to zapraszam Cię na jedyne w Polsce internetowe warsztaty z puringu. Link do strony ze wszystkimi szczegółami znajdziesz w opisie pod filmem. Podczas warsztatów poprowadzę Cię krok po kroku przez cały proces tworzenia obrazów wylewanych. Pokażę dokładnie, jak mieszać, łączyć i rozlewać farby. Jak odmierzać proporcje, by uzyskać idealną mieszankę. Jak prawidłowo przygotować płótno, by obraz za każdym razem był udany. Warsztaty są w formie online, więc nie musisz nawet wychodzić z domu. Możesz uczyć się wylewania we własnym salonie, w pełnym komforcie, bez gapiów zerkających Ci przez ramię, kiedy chcesz i jak chcesz. Możesz oglądać nagranie z warsztatów dowolną ilość razy. Zatrzymywać lub przyspieszać, jeśli masz taką potrzebę.
Polecam też śledzić moje profile w mediach społecznościowych, ponieważ od czasu do czasu pojawiają się tam akcje promocyjne. Linki do socjali też w opisie pod filmem. Zapraszam. A zatem, mamy farby, mamy medium, potrzebujemy jeszcze powierzchnię, na którą będziemy te farby wylewać. Ponieważ ja uczę, jak wylewać obrazy, oczywista powierzchnia to pod obrazie malarskie, czyli po prostu płótno. Zanim powiem, jakie to płótno powinno być, wspomnę tylko krótko, że farby można wylewać także na inne powierzchnie. Na przykład na płyty MDF, na tafle szkła, na płytki glazurowe. Generalnie na każdą płaską i gładką powierzchnię, która nie wsiąka farby. No ale my mówimy o obrazach, więc skupiamy się na płótnie malarskim. Płótno do pouringu, podobnie jak farby, powinno być dobrej jakości. Chodzi głównie o jego naprężenie. Te najtańsze podobrazia dostępne w marketach bardzo często są zwiotczałe i nawet kliny rozporowe nie dają rady ich uratować. Takie te małe drewienka dołączane do zestawu. Wiesz, że kiedyś malarze musieli takie podobrazia składać i zbijać samodzielnie? Te czasy na szczęście minęły. Dzisiaj można kupić gotowe podobrazia bardzo dobrej jakości w stosunkowo niskiej cenie. Ja mam tutaj pokazowe płótno w rozmiarze 50 na 50 cm. Jest to podobrazie tak zwane 3D, jest ono nieco grubsze niż tradycyjne. Do pouringu nadaje się fantastycznie, ponieważ farby spływają tutaj na boki i tworzą spójną całość. Dokładnie to podobrazie, które teraz trzymam, kosztowało 35 zł. Jest idealnie naprężone, także nawet klinów rozporowych nie trzeba stosować. Wszystkie materiały potrzebne do pouringu omawiam bardzo szczegółowo na warsztatach internetowych. Które marki są godne polecenia? Gdzie kupować farby? Gdzie płótna? Ile kolorów potrzeba na jeden obraz? Zapraszam. Farby do pouringu muszą mieć formę płynną, to już wiesz. Czymś trzeba je rozrobić z medium. W imieniu swoim, jak i w imieniu środowiska naturalnego i całej naszej planety polecam mieszać farby w szklanych słoikach, a nie, broń Boże, w plastikowych, jednorazowych kubeczkach. Wyciskamy farby do słoika, dolewamy wodę, mieszamy. Jeśli nie wykorzystamy całej farby na jeden raz, zakręcamy słoik i odstawiamy na półkę. Farba nam nie wietrzeje, nie wysycha, jest szczelnie zamknięta i grzecznie czeka, aż wykorzystamy ją do kolejnego obrazu. Założę się, że znajdziesz w domu jakieś słoiki, mniejsze czy większe. Daj im drugie życie i wykorzystaj je w pouringu. Koszt takiego materiału? 0 zł. Czego użyć do wymieszania farby? Najprostsza rzecz, jaką każdy w domu na pewno ma – łyżki! Najzwyklejsza łyżka do zupy czy łyżeczka do herbaty nada się idealnie. Nie musisz się obawiać, że będziesz mieszać chemiczną farbę łyżką, którą później wkładasz do ust. Spokojnie, farba z łyżki umyje się wodą z płynem do naczyń. Wszystko zejdzie, nie będzie po farbie ani śladu. Gwarantuję. Nie musisz kupować żadnych mieszadełek, patyczków. Wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. Znowu 0 zł. Do odmierzania dokładnych proporcji farby i wody będziesz potrzebować wagi kuchennej lub jakiegoś naczynia z podziałką na mililitry. Błagam Cię, nie mieszaj farb na oko. Na początku swojej przygody z pouringiem raczej nie będziesz jeszcze czuć konsystencji mieszanki. Czy jest odpowiednia do danej techniki, czy jest za rzadka albo za gęsta. Proporcje w pouringu są arcyważne i radzę się ich trzymać. Kiedy już ogarniesz farby, będziesz potrzebować kilku rzeczy do przygotowania płótna. Podczas wylewania farby spływają po bokach i chcąc nie chcąc brudzą wszystko, co stanie na ich drodze. O ile tu na bokach chcemy mieć farbę, bo wygląda to efekciarsko, to tutaj z tyłu już niekoniecznie. Można ten tył zabezpieczyć zwykłą taśmą malarską. Wystarczy okleić dookoła, równo przy krawędzi, mocno dociskając. Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale jeśli chcemy, żeby obraz z tyłu prezentował się estetycznie i wyglądał czysto, to polecam to zrobić. Kolejną rzeczą, którą będziesz potrzebować, są podstawki. Płótno w żadnym wypadku nie powinno leżeć bezpośrednio na blacie. Powinno być w powietrzu. Aby było w powietrzu, trzeba je ustawić na jakichś podkładkach. Nie muszą to być żadne specjalne podstawki do pouringu, aczkolwiek są takie dostępne na rynku do kupienia. My staramy się być eko, więc naturalnie wykorzystujemy to, co mamy. Za podstawki pod płótno może Ci posłużyć właściwie wszystko. Ja najczęściej polecam korki do butelek, tutaj akurat mam korki po mleku. Można je przyczepić za pomocą taśmy dwustronnej na każdy róg podobrazia i gotowe. A więcej na temat, jak prawidłowo przygotować płótno do pouringu, znajdziesz w jednym z moich poprzednich filmów. Gdzieś tu pojawi się link. Na wszelki wypadek wrzucę go w opisie, co by nie umknęło. Poziomica, bardzo ważne narzędzie w pouringu,
Nie żartuję. Zanim przystąpisz do wylewania swojego obrazu, musisz sprawdzić poziomicą trzy rzeczy. Po pierwsze, czy płótno ustawione na podstawkach ma równy poziom. Po drugie, czy miejsce, które wybrałaś jako przestrzeń do tworzenia, jest równe. I trzecia powierzchnia, o której zazwyczaj się zapomina, stanowisko, gdzie odstawisz gotowy wylany obraz do wyschnięcia. Zaklinam Cię, to wszystko musi być równe. Inaczej obraz... No, wiesz co się stanie. Jeśli nie masz w domu poziomicy, pożycz od sąsiada, od męża koleżanki, od kolegi z pracy, od teścia. Jestem przekonana, że znajdzie się ktoś w Twoim otoczeniu, kto poziomicę ma. Tak jak wspomniałam na początku, różne techniki w puringu mogą wymagać użycia jeszcze jakichś dodatkowych narzędzi. Na przykład suszarka do włosów do techniki Dutch Pur, olej silikonowy lub inny aktywator komórek do techniki Swipe. Dodatkowe kubki do techniki Flip Cup, Straight Pur, Kiss Pur i jeszcze kilku innych. Ale to już zostawiam na inny czas. W opisie pod filmem znajduje się link do darmowych materiałów, w tym do niepublikowanego nagrania wideo z aż 18 poradami i wskazówkami na temat puringu dla osób początkujących. Zajrzyj tam i odbierz swój dostęp do nagrania już teraz. Zróbmy jeszcze szybkie podsumowanie. Co jest potrzebne do puringu na start? Przestrzeń, gdzie będziesz wylewać. Folia malarska do zabezpieczenia wszystkiego wkoło. Ubranie, którego nie szkoda pobrudzić. Ręcznik lub ścierka do wycierania rąk. Dobrej jakości farby akrylowe. Woda jako medium do rozcieńczania farb. Podobrazie malarskie dobrej jakości. Słoiki, w których mieszamy farby. Łyżki, łyżeczki lub inne mieszadła. Waga kuchenna lub kubek z podziałką do odmierzania. Taśma malarska do zabezpieczenia tyłu obrazu. Podstawki do ustawienia płótna w powietrzu. Poziomica do sprawdzenia poziomu. I to w zasadzie tyle. Dziękuję, że wysłuchaliście tego wszystkiego. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał po więcej i dajcie znać w komentarzu, które kwestie odnośnie puringu budzą Wasze wątpliwości. Co jeszcze chcielibyście się dowiedzieć? To co? Idziemy wylewać? Ja idę. Pa!